Kolejny dzień zmagań. Dopiero przed nami. Tak. Takie małe wbiegnięcie zrobiliśmy za zakręt. Mówimy dobra, mówimy cześć. Tak, przywitać się trzeba. A jesteśmy... w Lohore Meadows Country Park. Tak. Bardzo blisko nas. No ja wiem, może 4 mile, 5, max. Ja nie wiem. No, jechaliśmy krótko. Tak. Piękne jeziorko. Małe, tak. Nie jest aż takie małe, ale no, fajne, urokliwe. Daleko, ale niedaleko. Małe, ale nie takie małe. No, jak dla kogo? Dobra. No właśnie. A konkretniej, najpierw biegniemy kawałek wzdłuż jeziora, później przez las. Już zaczynamy pod górkę. A na sam koniec wbiegamy na wzgórze. Bernard Hill. Tak. Które ma wysokość właśnie tyle, co Monia właśnie teraz napisała. Dobry jesteś. Coraz lepszy. Dobra. Ale tak szczerze mówiąc, ja już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy zbiegać. Chyba komary. Nie może. Tak. Właśnie zauważyłam. Komary, nie komary. Zaczyna się sezon meszek. Już. Ja nie wiem. Nie umiem biegać z zamkniętą buzią. Ja też nie. Czas potrenować. Nowa dieta. Tak. Dobra, okay. Biegniemy. Lecimy. Mamy nowy sprzęt do picia. Dajesz radę? Tak, mamy nowy sprzęt do picia, ale jeszcze brakuje techniki. Brakuje techniki, tak. Technika jest najważniejsza ponoć, tak mówią. Chodzimy naciskami, to leci. Więc dobra. Dalej nie umiem z tego pić, ale proszę się nie śmiać. Więc tak, a propos tego, co sobie zakupiłam, to jeszcze nie mogę ani pochwalić, ani powiedzieć niczego złego. Oprócz tego, że dziwnie się z tym czuję. I tak, kupiliśmy dwa. Dla mnie i dla Wojtka. Ale Misiu się nie mieści. Ja mam rozmiar S na M. Dla Wojtka kupiliśmy taki, jaki był największy rozmiar, czyli L na XL. Ale nie. Niestety jest krępuje, za mały. Krępuje, zdecydowanie. A ja nie lubię być skrępowany. Robię dzisiaj za wielbłąda. I z tej strony piję ja, a z tej strony pije Wojtek. Uwielbiam garby. Także jakby nie było, zostałam wyrolowana. Na moje jeszcze trochę trzeba poczekać, więc... Nie, podejrzewam, że po prostu no, tej firmy, krój tej firmy Wojtkowi tak. Nie przypasował.
Jestem, musi mieć inną. Jestem za duży do tego, no. Tak uważam. Gorzej będzie, jak wszystkie będą ciebie ubierać. I nie proście o przebitki zdjęć, bo nie wstawimy. No, to była najlepsza reklama, jaką ja mogę w ogóle dać komukolwiek. Okej. Ruszamy się. Nie mam sił, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to był dobry pomysł wyjść biegać po pracy. Zawsze jest dobry pomysł wyjść biegać. Zawsze to chociaż się przejdę. Tak bardzo chce mi się pić. Ale ty piłeś i dobrze ci się piło? Super. To tylko ja nie umiem tego pić. Spokojnie, będę jeszcze biegła, ale musi być z górki. Jak na razie to mamy całą górkę przed sobą. Na pewno tu? Dobra, to teraz pytanie do was, moi drodzy. Chcecie zobaczyć, jak Wojtek biega po tych schodach, czy jak ja ledwo po nich chodzę? Nie. Ja nie zapominaj dziubuzi, ja wczoraj 26 zrobiłem. Tak, Wojtek wczoraj przebiegł 26 km. A ja nie przebiegłam wczoraj 5? To nie wczoraj. A przedwczoraj. No dobra. Ale i tak lepiej będzie, jak pokażę wam Wojtka. Najlepsza. Wiecie co? Rozpracowaliśmy. Chyba ty. No właśnie. Ja rozpracowałam. Dlaczego Wojtek ze swojej butelki mógł pić, a ja ze swojej nie mogłam. I minęły prawie 4 km.
Ja... Ale akurat 4 tak. U mnie wyskoczyły. Ło. Ja się wlokę za Wojtkiem. Już po prostu pić mi się chce niesamowicie. O mało co się po drodze nie pokłóciliśmy. Bo Wojtek mówi, no przecież tak pij, tak pij, tak pij. Ja mówię, no nie mogę. I okazało się, że ja nie mam tego takiego gumowego czegoś wysuniętego do picia. Bez komentarza. Więc już nie uschnę z pragnienia. Aha, to tu było, nie? Tak. Mogę iść dalej. Będę zbiegać. Podbiegać nie da rady dzisiaj za bardzo. Także jakby co, to to jest dobre. Da się z tego pić. I nawet się dobrze czuję. Dobrze na mnie to leży. Ale po prostu... Dobra, nie mam siły nawet się śmiać. Jeden filmik z tego miejsca jest już na kanale z początków naszych przygód na YouTubie. I byliśmy tutaj wtedy w porze roku, kiedy te wszystkie krzaczki, które są wrzosami, były zakwitnięte na fioletowo. I po prostu efekt tego niesamowity. Coś wspaniałego, nie Monia? Tak. Fantastycznie. Na pewno tu wrócimy, bo jest tutaj bardzo dużo, choć akurat w okolicy mamy kilka takich miejsc z wrzosami. Zaraz zobaczymy, co jest za tą góreczką, ale mi się wydaje, że to już jest szczyt kamień widać stąd. O, tam w oddali. Nie wiem, czy go widać. Pewnie nie.
się zastanawiał, dlaczego oglądam nie głównie biegającą, a głównym biegającym tak właściwie jest Wojtek. To ci, co nagrywają, to wiedzą. To już wam tłumaczę. Wojtek za mną wyrabia się. Po prostu, no on nie musi w to wkładać wysiłku, jak mnie nagrywa, jak ja biegnę. Wkładam duszę. A ja się tak staram Wojtka nagrywać, jak biegnie, ale ja ledwo włączę nagrywanie, a on już mi się gdzieś tam chowa za wzgórzem i nie ma szans go dogonić. A dzisiaj mówię do niego tak: dobra, chodź, ja ciebie nagram, jak biegniesz, tylko nie biegnij. I po sekundzie sobie myślę, co ja mówię. Biegnij, tylko nie biegnij. No. Tylko ja tak mogłam powiedzieć. Tak. Jeszcze wracając do tego, wiem, że to już jest nudne, ale to jest super sprawa. I tu nie chodzi nawet o firmę czy coś, nie, nie. Absolutnie. Ale przydało się. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle tego wszystkiego jest na rynku. Tak. Ogólnie to jak już się nauczyłam z tego pić, to chwalisz. To tak, to chwalę, fajne to jest. I może ktoś z was ma coś takiego, tylko że rozmiarówka wypada duża, to podajcie nazwę takiej firmy, to Wojtkowi kupimy. No bo ja nie... już mam coś tam na oku, ale... Ale no nie wiemy, jak to przyjdzie. Zobaczymy. A to co ja mam, no to niestety LXL to jest na Wojtka za małe. Tak, no jeszcze zależy, bo przecież zależy ilu litrowe się chce, ile się chce z tobą zabrać bagażu. Ale na przykład jak kupiliśmy bukłaki teraz, to dodatkowo jakieś ciuszki, tak jak na lato, to bez plecaka nawet, tylko z samym takim westem się biega, nie? Czy tam tak chodzi, czy jak. Spokojnie. Jak możesz wziąć sobie kurteczkę, jedną bluzkę jeszcze w razie czego, to latem, cóż więcej trzeba. Dokładnie. Ja bardzo długo, jak już kiedyś biegałam, to miałam pas i sobie wkładałam w ten pas butelkę, ale to jest niewygodne, bo ten pas to mi cały lata, tak. A to fajnie, takie dopasowane. Tutaj chcę mi się pić, to tylko tak robię, bo już umiem. Bo tu już jakaś jesteś ultra, nie? Ale umiem tylko z tej strony. Z tej strony nie idzie. Dobra, biegniemy. Lecimy.
Ja wam pokazałem, jak się biega, to Monia wam pokaże, jak się zbiega. Albo skacze. Zdecydowanie bardziej wolę zbiegać. Łatwiej mi to idzie. Ale... Co się śmiejesz? Początek dzisiaj był... ciężki. Ale długo biegliśmy na początku. Tak, ale... chyba zawsze początki są ciężkie. Sportowca. No sportowca to na pewno, ale chciałam powiedzieć, że sportowca to ze mnie nie będzie. Ale dla towarzystwa, żeby Wojciechowi się nie nudziło, nie? Tak. To mogę się od czasu do czasu tak przebiec. Po górkach maleńkich. Tak delikatnie właśnie po wczorajszym YouTube'a. Delikatnie? No właśnie, dla niego to było delikatnie, a ja ledwo tutaj żyję. Ale w tamtą stronę kiepsko było. Już chciałam się nawet zawracać. Myślałam, że nie dam rady, ale dałam. Czasu dzisiaj nie pokażemy, bo nie warto. To nie warto. Zawsze warto. Zawsze warto. Tak, jeszcze mamy kawał drogi, nie? No jeszcze za 4 km. O matko, jeszcze za 4 km, no to faktycznie. Szkoda, że nie podpłynęliśmy na koniec jeziora pontonem. Łatwiej by było z powrotem, przynajmniej mi. No właśnie, bo Wojtek, bo ja musiał wiosłować. Wojtek by musiał wiosłować. Dobra, bo już pletę głupoty. Plotę głupoty. To tak się mówi, nie? Tak. A my tu biegniemy. No właśnie. A my musimy lecieć. A my przyszliśmy. A my przyszliśmy. Pobiegać. Ale mi się tak dobrze gada. Biegomarsz. I Monia dzisiaj robi podsumowanie. Tak. Weszliśmy i zbiegliśmy. Dobra. Wyszło nam 10 km. Godzina 53. Bardzo dobry czas. A przewyższenie? Zaraz wam powiem. No i co? Nie przygotował się.
375 metrów. Elegancko. Elegancko. Ty tyle po mieście robisz. Nie, no wczoraj po mieście zrobiłem no coś podobnie. Dobra, my już jesteśmy zmęczeni. Lecimy do auta. Tak. Dzięki, że dotrwaliście do końca, skoro to oglądacie jeszcze. I my się cieszymy też, że przetrwaliśmy. Tak, bardzo się cieszymy. No i co? Do następnego. Cześć. Cześć.